Jeżeli czujesz, jakby prawa strona twojego brzucha i klatki piersiowej była ciągle napięta, ciasna, jest skompresowana, to ten film ci pomoże. Być może problem pojawił się po podniesieniu czegoś bardzo ciężkiego, po trudnym treningu lub po całym dniu pracy, a możliwe, że czujesz to już nie pierwszy raz. Ucisk, który czujesz, związany jest z nierównym napięciem w całym ciele, a technika, którą zaraz ci pokażę, pomoże ci wyrównać to napięcie poprzez obciążenie drugiej części. Hej, ja jestem Artur Karapetian, to jest kanał Na Zdrowie, a dziś pokażę ci ćwiczenie na ból pod prawym żebrem. Żeby wyleczyć twój problem, nie wystarczy samo ćwiczenie. Musisz także zrozumieć, dlaczego będziesz je robić. Dlatego oglądaj film do końca, żeby poznać najdziwniejszy sekret ludzkiego ciała, przez który wpadamy w takie problemy. Najdziwniejszy sekret polega na tym, że ludzkie ciało jest asymetryczne, a nasze narządy wewnętrzne są rozłożone w taki sposób, że jesteśmy bardziej dociążeni na prawej stronie niż na lewej stronie. Więc każdy jest bardziej prawostronny niż lewostronny. Nawet jeżeli jesteś leworęczny i lewonożny. I każdy ma predyspozycję do tego, żeby bardziej obciążać swoją prawą stronę, kiedy o tym nie myśli. Prawa przepona potrafi być nawet dwa razy większa niż lewa przepona. A wątroba jest umiejscowiona bardziej po prawej stronie, więc kiedy grawitacja na ciebie działa, to spadasz tam, gdzie jesteś cięższy, czyli tu. Chyba że masz chorobę polegającą na odwróceniu narządów wewnętrznych, około jedna osoba na milion to ma, to wtedy pewnie będziesz bardziej obciążony na lewej stronie. Zresztą nie zauważyłeś, że robisz rzeczy zdecydowanie bardziej przez jedną stronę niż przez drugą stronę, myjesz zęby tylko prawą ręką, albo jak siedzisz, to czujesz bardziej swój prawy guz kulszowy niż lewy guz kulszowy, albo jesz tylko prawą ręką, albo zakładasz częściej prawą nogę niż lewą, albo nigdy nawet nie zakładasz lewej nogi, albo jak stoisz na nodze, to częściej tylko na prawej nodze, albo jak czytasz książkę, to bardziej po lewej stronie niż po prawej stronie. Może to nie mieć większego znaczenia, jak robisz to raz, ale jak robisz to 20 razy dziennie przez 20 lat, to twoje ciało buduje się względem twojej naturalnej asymetrii. I nawet leworęczni są zdominowani przez prawostronność, dlatego że nawet leworęczni muszą się przywitać prawą ręką. To znaczy, że kilkadziesiąt razy dziennie muszą skręcić swój tułów do lewej strony. To jest wzorzec prawostronności i to bardziej obciąża prawy brzuch i prawe żebra. Ale ja myję lewą ręką i stoję częściej na lewej nodze. I co teraz? No tak, ale nawet jak jesteś leworęczna, to wciąż masz prawą przeponę większą niż lewą. Możesz obciążać częściej swoją lewą nogę, ale ważne jest, jak to robisz, a nie czy to robisz. Stoisz na lewej stronie, ale twój mózg jest ciągle aktywny w taki sposób, jakbyś stała na prawej nodze. I co teraz? I owszem, może akurat ty robisz te czynności odwrotnie, ale i tak twoje rozłożenie narządów wewnętrznych i twoja projekcja ciała jest taka, że jesteś bardziej prawostronny lub prawostronna. Ludzkie ciało jest asymetryczne i to naturalne i twoja lewa strona mózgu jest częściej aktywna niż twoja prawa strona mózgu, a to właśnie twoja lewa strona mózgu jest odpowiedzialna za napięcie po twojej prawej stronie ciała. I dlatego twój prawy brzuch jest zaciśnięty i zamknięty, a twój lewy brzuch jest wyluzowany i otwarty. A skoro jest wyluzowany i otwarty, to jak bierzesz wdech, to więcej powietrza idzie do lewych żeber i nigdy powietrze nie idzie do prawych żeber. I przez to lewa strona się ciągle otwiera, a prawa strona się ciągle zamyka. Tadam! I nawet możesz to zobaczyć patrząc na swoje żebra. Pewnie twoje lewe żebra są bardziej odstające niż twoje prawe żebra. A to co musimy zrobić, żeby wyciągnąć cię z bólu, znaleźć więcej zamknięcia i napięcia po lewej stronie i w końcu więcej wdechu i otwarcia po prawej stronie. Teraz pokażę ci, jak to zmienić. Zaczynamy ćwiczenie. Po pierwsze, ustaw się w takiej pozycji, jak widzisz na filmie. Czyli połóż się na plecach, z kolanami zgiętymi, stopami opartymi płasko na podłodze. Chcę, żeby było ci jak najwygodniej. Ustaw sobie coś pod szyję, ustaw sobie coś pod głowę, ustaw sobie coś pod górną część pleców i łopatki, tak żeby było ci po prostu wygodnie, dlatego że nie chcę, żeby twoja szyja, głowa odrywała się od podłogi. Następnie ściśnij butelkę między kolanami. W efekcie powinno pojawić się uczucie napięcia między nogami, czyli w grupie twoich przewodnicieli. Ściśnij do takiego stopnia, aż poczujesz to napięcie. Następnie pchaj nogami w dół, szczególnie piętami, nie palcami, a piętami. Wskutek tego powinna się delikatnie unieść, zrotować do tyłu pochylenia twoja miednica, kręgosłup mógł się zbliżyć delikatnie do podłogi i ewidentnie powinno się pojawić poczucie napięcia z tyłu nóg, mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Więc na dany moment mamy napięcie z tyłu nóg, pomiędzy nogami i kręgosłup jest przylepiony do podłogi. Co się dzieje dalej? Robimy shift biodrami, czyli tak jakby ślizg. Prawe biodro ucieka do przodu, a lewe w kierunku twojego ciała. Wyobraź sobie dwie windy, gdzie jedna jedzie do góry, druga jedzie w dół. W taki sam sposób prawa noga jedzie do przodu, lewa noga jedzie do tyłu. Wskutek tego powinno pojawić się napięcie po lewej stronie brzucha i w lewym przywodzicielu mocniej niż w prawym. Następnie ustaw prawe ramię w rotacji zewnętrznej ponad głową, tak żeby sobie po prostu swobodnie leżało i żeby klatka piersiowa się rozciągała. Teraz to co robisz, to 5 oddechów. Te ćwiczenie ogólnie jest neuroćwiczeniem, więc tak naprawdę zwracamy uwagę na sensorykę. Ja chcę zbudować tutaj u ciebie poczucie z tą techniką, że twoja lewa strona
utrzymuje cię w tym ćwiczeniu, czyli twój lewy brzuch pracuje mocniej wraz z twoim lewym tyłem nogi i lewą przyśrodkową częścią nogi, a prawa strona tak tylko wspomaga cię w tym ćwiczeniu, ale tak jak widzisz, nawet z samej pozycji jest jakby rozciągnięta i bardziej otwarta. Nawet jak zobaczysz, prawa noga jest bardziej do przodu niż lewa, dlatego że na lewej spoczywa większość kompresji. Lewy brzuch z każdym wydechem się zamyka i staraj się to poczuć. Następnie weź wdech i poczuj, jak brzuch po prawej stronie się otwiera. Jak zrobisz 5 takich oddechów i wyczujesz, jak twoja prawa klatka piersiowa się otwiera oddechem, jak twój prawy brzuch się rozciąga wskutek powietrza wprowadzonego tam, wtedy wstań, wróć jeszcze raz do pozycji i powtórz kolejne 5 oddechów. Najlepiej byłoby powtórzyć taką 5 takich serii rano i 5 takich serii wieczorem. Poza tym zachęcam Cię do oglądania tego filmu, razem z nim nauczysz się lepiej oddychać i poprawisz czucie swojego własnego ciała, a potem wyciągniesz zdecydowanie więcej z tego filmu. To by było na tyle. Dziękuję, na zdrowie, Artur Karapetian.